Przeróżne wydarzenia, które mnie spotkały, doprowadziły mnie do poczucia takiej niskiej samooceny, że nie potrafię, nie umiem, jestem gorszy niż inni. Widziałem ludzi, którzy są zdolniejsi, lepsi, którym wychodzi. Kiedy kilka razy ktoś ci podetnie skrzydła, kiedy cię zablokuje, to później nagle rośniesz z takim hamulcem w środku i nie jesteś osobą, która się wyrywa. To nie byłem ja. Ja czułem, że jeżeli ktoś powiedział mi nie, mówię, okej, nie, to nie. To idę w drugą stronę. Więc ja wyrosłem na taką osobę, która wstydziła się, była mało odpowiedzialna. Nie byłem osobą, która podejmowała wyzwania. Oczywiście wszystko, co wam mówię, moja babcia, która jest obecna na sali, by zaprzeczyła. Moja mama również, bo dla naszej rodziny i tak zawsze jesteśmy piękni, utalentowani, zdolni, ale pomijam to. Wszystko, słuchajcie, przybrało zupełnie innego wymiaru w momencie, kiedy poznałem swoją żonę. Dlatego, że wszedłem w to życie, wydawało mi się zupełnie nieprzygotowany. Z takim brakiem poczucia, wiecie, odpowiedzialności. No ale kiedy jest żona, to już trzeba być odpowiedzialnym. No więc, jakby to powiedzieć, w naszej komunikacji ona często zaczęła mi mówić, że słuchaj, no coś z tobą chyba jest nie tak. Wszystko fajnie, ale słuchajcie, kiedy słyszysz to po raz drugi, trzeci, czwarty, no może byś coś zrobił. Może byś jakoś zarobił, słuchaj. Teraz jest nas dwójka, nie jesteś już sam. Nie wiem, czy mieliście kiedyś podobne sytuacje, ale wtedy tak na dobrą sprawę wyszło, kim naprawdę jestem, że jestem osobą, która ma problemy z podejmowaniem decyzji. Bo ona mówiła, ja chcę słuchać ciebie, ty powiedz mi, co ja mam robić. A ja stałem, słuchaj, no cokolwiek ty chcesz. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście takie sytuacje. No więc ja... Taki się, że tak powiem, stałem, mimo tego, że wychowałem się w rodzinie chrześcijańskiej, całkiem dobrej, nie ma oczywiście domów idealnych. Twój dom nie był idealny, mój dom nie był idealny, więc jest porówno. Ale wyszedł ze mnie, powiedzmy, tego typu twór do życia. I teraz wszyscy, jak tutaj jesteśmy ukształtowani w jakiś sposób. Mówię to dlatego, że ja jestem ukształtowany w inny sposób niż wy. Każdy z was jest zupełnie inny, wyglądacie inaczej. Nie ma na tej sali drugiej takiej samej osoby i nie ma na tej sali drugiej takiej samej osoby, która przeszła w życiu przez to wszystko, przez co ty przeszedłeś. Być może twoja rodzina była niepełna, być może byłeś w domu dziecka, być może twoi rodzice pili, być może wydarzyła się jakaś tragedia. Cokolwiek się nie stało, to ukształtowało ciebie i twój sposób, w jaki ty myślisz dzisiaj. Twój umysł to twój świat. To jest twoje centrum dowodzenia. To jest twój filtr. To jest filtr, przez który przechodzi wszystko. Nawet to, jak kiedy teraz do ciebie mówię, patrzysz na mnie, patrzysz na miejsce, w którym się znajdujesz, oceniasz wszystko. Mój ton głosu, czy robię przerwy, czy macham ręką, czy dlaczego miga jakieś światło, dlaczego ktoś przed tobą drapie się ciągle w głowę. Wszystko te informacje docierają do nas. Filtrujemy to wszystko. I umysł działa w niesamowity sposób. Pomyślcie, może zróbmy tak. Dzisiaj po spotkaniu każdy z was dostanie 1 000 000 złotych. Amen. Kuba powiedział jako pierwszy amen. On dostanie, powiedzmy, jako ostatni. Zobaczymy, ile zostanie. Pomyśl sobie przez chwilę, co byś zrobił, Kuba, co byś zrobił przez chwilę z tym 1 000 000 złotych? Co mógłbyś kupić? Mógłbyś kupić trochę sprzętu. Mógłbyś pojechać na jakieś wakacje, żonę zabrać gdzieś na wakacje. Mógłbyś kupić jej jakieś drogie buty, drogie okulary. Mógłbyś wyremontować może mieszkania, może je sprzedać i pojechać na jakieś wakacje. Zrobiłbyś to? Tak. Pewnie nie, pewnie kupiłby po prostu dużo sprzętu. W każdym bądź razie, taki 1 000 000 złotych trochę pobudza moją wyobraźnię. Gdybym ja dzisiaj dostał 1 000 000, to byłoby naprawdę interesująco. Ale dobrze, przypomnij sobie teraz, jeżeli możesz, ostatnią trudną rozmowę z kimkolwiek. Na przykład pokłóciłeś się z dzieckiem, z żoną, nie mogliście się dogadać. Przypomnij sobie, gdzie to było, pomieszczenie. Może siedzieliście w kuchni, może rzucaliście jakimiś talerzami. Może było trudno, może było ciężko, może było głośno. Próbuję wam powiedzieć to, dlatego żebyście zobaczyli rzecz, która jest oczywista dla nas w zasadzie. Dwie funkcje, które ma nasz niesamowity umysł. Po pierwsze, to jest pamięć.
nasz umysł pamięta. Nasz umysł jest zdolny do odtworzenia wszystkiego, co się wydarzyło w przeszłości. Po drugie, to jest wyobraźnia, czyli tworzenie tego, czego jeszcze nie ma. Wzięto dwie grupy ludzi. Jednej grupie ludzi powiedzieli, słuchajcie, nauczcie się w tym tygodniu przez 5 dni grać na pianinie pewną prostą sekwencję. Prosta sekwencja, prosta melodia, w las, kotek, na płotek, powiedzmy, że to było. Siadali przy pianinie z całą aparaturą na swoich głowach, na swoich rękach i przez 5 dni grali to. Komputer rejestrował każdy ich ruch, każdą ich aktywność umysłu. Druga grupa z kolei miała robić to samo, tą samą sekwencję, grać to samo, ale wyobrażać sobie, że grają. Wcale nie mieli siedzieć przy pianinie, mieli po prostu siedzieć w swoich domach, gdziekolwiek byli, mieli wyobrażać sobie, że grają. Zgadnijcie, co naukowcy odkryli po tych 5 dniach badania jednej grupy i drugiej grupy. Że mózg działa tak samo. To znaczy, że nasz umysł nie rozróżnia rzeczywistości od wyobraźni. Nie rozróżnia. Ja myślę, że to jest dobra wiadomość dla kilku z nas. Jeżeli nie byłeś nigdzie na wakacjach, możesz sobie pomyśleć, jeżeli jesteś tylko w stanie wyobrazić sobie dobrze wakacje, załóżmy pod palmą, widzisz te liście, słyszysz szum wiatru, twój umysł już tam jest. Nie musisz nigdzie jechać. Wiecie, może to zaszczędzić nam trochę parę złotych. Nie ma różnicy między wyobraźnią a rzeczywistością dla naszego umysłu. Dlatego tak ważne jest, na której części i jak skupiamy się na co dzień. Czy na naszej wyobraźni, czy na pamięci. Bo z jednej strony nie możemy cały czas analizować tego, co było w przeszłości, bo nigdzie nie dojedziemy. Nie możesz patrzeć w lusterko wsteczne i jechać cały czas dobrze. Tak samo nie możemy spędzić swojego czasu wyobrażając sobie i żyć w tym wyimaginowanym świecie. Jest to niemożliwe, więc co powinniśmy zrobić? Wiecie, ja musiałem się pewnego dnia po prostu przebudzić. Myślę, że każdy facet musi się pewnego dnia przebudzić. Ja przebudziłem się właśnie wtedy, kiedy poznałem moją żonę. Oprócz tego, że przebudziłem się obok pięknej kobiety, to obudziłem się w rzeczywistości, która bardzo mnie przerosła. Jako osoba ciężko mi było poradzić sobie z takimi zwykłymi rzeczami. Wiecie, nagle są rachunki, nagle trzeba zacząć płacić, trzeba zacząć jakoś umieć dogadać się z tym tworem, który jest tak inny niż ja. I wiecie, to wszystko bardzo mnie przytłoczyło. Nie byłem zdolny do podjęcia decyzji, nie byłem w ogóle konkretny w tym, co mówię, do momentu, gdy nie dotarło do mnie słowo. Wiecie, Słowo Boże jest wyjątkowe, dlatego że ono zawiera wiele instrukcji, które być może na pierwszy rzut oka wyglądają troszeczkę dziwnie, trochę śmiesznie, ale kiedy człowiek zaczyna się zastanawiać 2 razy, to nasz niezwykły umysł potrafi łączyć rzeczy w coś niezwykłego. Spójrzcie na Rzymian 12:2. To jest tak w ogóle nasz główny punkt naszej całej serii, nasz główny fragment całej serii. Jest tam napisane w ten sposób. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wyjątkowy fragment. Ja obudziłem się w swoim życiu, kiedy trafiłem na ten fragment, dlatego że ten fragment mówi 2 rzeczy, w zasadzie 1 główną, może tak. Po pierwsze jest napisane, nie upodabniajcie się do tego świata. To oznacza, że Bóg mówi, że musi istnieć jakiś zupełnie inny świat. Że istnieje jakaś zupełna inna rzeczywistość, w którą ty możesz wejść i która jest dostępna dla ciebie, dla mnie, jeżeli odnowisz swój umysł, przemienisz swój umysł, dlatego że w tym świecie będziesz mógł rozpoznać, jaka jest Boża wola dla twojego życia. Czego Bóg od ciebie chce? Co powinieneś zrobić? Za kogo wyjść za mąż? Jakiej pracy szukać? W jaką karierę uderzyć? Dlatego, że jest napisane w jednym z fragmentów biblijnych, że ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, i to są myśli o zwycięstwie dla twojego życia. Więc kiedy słyszysz coś takiego, że jest jakieś dostępne dla ciebie zwycięstwo, to zwycięstwo jest dostępne, ale musisz przemienić swój umysł, żeby wiedzieć, co Bóg ma konkretnie na myśli. Co jest ciekawe w tym fragmencie, to jest to, że jest napisane, nie upodabniajcie się do tego świata, tak na dobrą sprawę, niezależnie od tego, w jaki sposób jesteś ukształtowany, musisz słuchać tej instrukcji, musisz wsłuchać się w tą instrukcję. Bez względu, czy spotkało cię w życiu samo dobro, czy samo zło,
Musisz słuchać się z tą prostą instrukcję i odnowić swój umysł. W jaki sposób? Spójrzmy na Piotra, 1 Piotra 1,13. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Bardzo ciekawy tekst. Wiecie, wiedzą to lekarze i prawdopodobnie neurochirurdzy, że każda myśl w naszej głowie, w naszym mózgu zostawia fizyczny ślad. Ona po prostu zostawia fizyczny taki zygzaczek, cokolwiek to jest, taka droga, ścieżka. Kiedy myśl pojawia się i zostawia tą ścieżkę, pojawia się drugi raz, wchodzi w to samo miejsce i coraz wyraźniej rysuje ten obraz. Mamy takich myśli dziennie około 50 tysięcy na różne rzeczy. Myślimy o różnych rzeczach i 95% z tych 50 tysięcy myśli powtarza się każdego dnia i maluje w naszej głowie obraz świata, obraz nas samych, co myślę o Bogu, co myślę o Kościele, co myślę o moim sąsiedzie. Wszystko to w naszym umyśle. Sposób myślenia później przekłada się na nasze decyzje, na to, jakie wybory, to jest dosyć jasne. Ale również, wiecie, myśl, ta, o której jest tutaj napisane, okiełznajcie umysły wasze, czyli tą siłę twórczą, która jest, ta siła twórcza również wpływa na nasze ciała. To jest niesamowite. Zrobili inne badanie, naukowcy wzięli grupę futbolistów i ta grupa futbolistów została poddana badaniu. Na tym badaniu tym młodym sportowcom powiedzieli w ten sposób: słuchajcie, niestety wykryliśmy jakąś groźną bakterię. Ta bakteria jest śmiercionośna, prawdopodobnie większość z was umrze, ale musimy pozostawić was na najbliższe 2 tygodnie jeszcze na ścisłych badaniach. Więc zamknęli ich w tym szpitalu, gdziekolwiek to było. I słuchajcie, co się wydarzyło. Po tygodniu dwóch z tych wcześniej sprawnych sportowców nie mogło w ogóle wstać z łóżka. Po 2 tygodniach każdy z nich miał objawy choroby. Co jest ciekawe, naukowcy później przyszli do nich i powiedzieli: słuchajcie, sorry panowie, tak na dobrą sprawę jesteście zdrowi. Po prostu chcieliśmy sprawdzić, co się wydarzy, jeżeli usłyszycie taką informację, że jesteście chorzy. Więc nasz umysł jest zdolny do tego, żeby wytworzyć symptomy choroby, na którą nie jest chory. Mamy do czynienia, słuchajcie, z niezwykłą siłą twórczą. Niezwykłą siłą twórczą, która, Bóg mówi do nas, ona potrzebuje odpowiedniego zarządzania. Ta siła potrzebuje odpowiedniego zarządzania, dlatego że jeżeli może stworzyć chorobę, której nie ma, symptomy, to znaczy, że również może stworzyć życie. Więc potrzebujemy właściwego zarządzania. Na szczęście Bóg nie pozostawia nas samych i pomaga nam przemienić nasz umysł. Chcecie wiedzieć, w jaki sposób? Po pierwsze, tak też było w moim przypadku, Bóg zawsze przemienia nasz umysł przez Ducha Świętego. Może spodziewaliście się jakichś fajerwerków? Bum! Przez Ducha Świętego. Duch Święty może zrobić to na różny sposób. W Jana 16,13 Jezus mówi coś takiego, że lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. To znaczy, że Duch Święty objawi ci i pokaże ci, w jaki sposób masz przemienić i co przemienić w swoim myśleniu. Jak może to zrobić? Oczywiście, kiedy czytasz Biblię, to jest prawie że jasne, może jakiś fragment przemówi do ciebie. Kiedy słuchasz jakiegoś kazania, może nawet dzisiaj, coś przemówi do ciebie przez przypadek. Ale często Duch Święty używa też innych ludzi. Potrafi użyć innych ludzi. Tak też było w moim przypadku, kiedy ja żyłem w takiej beznadziei we własnej głowie. Użył człowieka, użył pastora, jednego z pastorów, który pokazał mi zupełnie inny sposób myślenia. Pokazał mi słowo i zupełnie inny sposób myślenia. Więc Bóg jest w stanie użyć drugiego człowieka. Czasami jest to nasz przyjaciel, często nie jest to nasz przyjaciel, dlatego że nasi przyjaciele akceptują wiele naszych niedociągnięć. Często musi być to osoba, którą my uważamy jako autorytet lub widzimy jako osobę, która ma jakieś owoce w swoim życiu. Trzecia rzecz, jak Bóg pomaga nam przez Ducha Świętego, jest dla mnie najciekawsza. Bóg robi to przez kolizję. Przez kolizję. Czasami musisz w coś uderzyć, żeby się ocknąć, że zmierzasz w niewłaściwą stronę. Czasami musi być tak, że żona wystawi ci walizki
i powie, nie wracaj, dopóki się coś nie zmieni, dopóki się nie ogarniesz. Czasami musisz stracić pracę, żeby zobaczyć, że nie jesteś dobrym pracownikiem, że większość swojego czasu tracisz na Facebooka, przez co twój pracodawca traci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czasami musi się skończyć jakaś przyjaźń, żebyś zobaczył, że być może za dużo plotkujesz i po prostu musisz coś z tym zrobić w swoim życiu. Czasami musi może zostać ci tylko 10 zł w twojej kieszeni do końca miesiąca, a do końca miesiąca załóżmy jeszcze 2 tygodnie. Jesteś ty, twoja żona, może dziecko. Może musi się tak stać, żebyś zobaczył, że źle wydajesz pieniądze. Ta kolizja z rzeczywistością może musi nastać. Wiecie, ja widzę, jak ona często się wydarza, bo my nie lubimy, często nie widzimy w słowie rzeczy, często nie chcemy słuchać nikogo, dlatego że sami jesteśmy sobie tym sterem, żeglarzem i okrętem, jak to tam szło. Więc musi nastąpić ta kolizja w naszym życiu z rzeczywistością. A czasami po prostu idziesz spać na kafelkach w swojej łazience, żeby przetrzymać. A to jest akurat mój przykład. Mówiłem wam, że będę szczery, więc to jest akurat mój przykład. Kiedy ja doszedłem do punktu, w którym z moją żoną nie dogadywaliśmy się, to było, słuchajcie, mniej więcej 3 miesiące po tym, jak wzięliśmy ślub. Więc bardzo szybko, a wynajmowaliśmy tylko jeden pokój, więc drugim pomieszczeniem w tym domu była łazienka. No i próbowałem zasnąć, a kobieta po prostu bardzo mocno dawała mi w kość i cały czas próbowała mi przemówić. Myślała, że tymi emocjami swoimi mnie uspokoi i wymusi jakąś zmianę. Więc ja, żeby pokazać jej, no oczywiście nie możesz użyć w takiej sytuacji siły, tak? No nie zamachniesz się, no bo przecież wtedy jest... Choćbyś chciał. Więc wstałem, mówię, dobra, idę, kładę się. Zamknąłem się w łazience, bo to było inne pomieszczenie, w którym ja po prostu chciałem być sam. Wziąłem ręcznik, który leżał tam, przewidziany już do prania, podłożyłem go pod głowę i położyłem się. No i tak miało 5 minut, 10, 15. I wiecie co, leżę tam i myślę sobie, co jest grane? To jest to szczęście? Gdzie jest ten Bóg? Co jest grane w ogóle? Gdzie jest ten cały miód małżeństwa i w ogóle życia? Przecież wszystko miało być pięknie. Przecież ludzie opowiadają, że jest wspaniale. I wiecie, po czasie udało się i żona wstała i przyszła po mnie. Bolało mnie już wszystko po kilkudziesięciu minutach leżenia w tej łazience. Wiecie, płytki są zimne i mało wygodne. Jak ktoś z was leżał dłużej, to wie. I wtedy zobaczyłem jedną ważną rzecz, że po pierwsze Bóg nie zmienia naszego myślenia za nas. To jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że kiedy on mówi, okiełznajcie swoje umysły, to on nie mówi, ja okiełznam twój umysł, tylko ty musisz to zrobić. Ja leżąc tam wiedziałem, że nawet wiecie, modliłem się i myślę sobie, modlę się, ale Bóg nie odpowiada, co jest grane. Więc odkryłem wtedy, że Bóg nie zmienia naszego myślenia za nas. Przykro mi to stwierdzić. Chciałbym, żeby było tak fajnie, że możemy sobie usiąść, pomodlić się, powiedzieć, Panie, niech to całe moje myślenie zmieni się teraz. Niestety tak nie jest, dlatego że słuchajcie, tak jak lata kształtują nas, tak samo potrzebujemy trochę dłuższego czasu, żeby te rzeczy niektóre poodkręcać. Więc po pierwsze, skoro wiemy już, że to my musimy coś zrobić, to co powinniśmy zrobić? Chcecie wiedzieć? Okej. Filipian 4,8. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co jest prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. W zasadzie moglibyśmy skończyć kazanie tutaj i zastosować tą jedną instrukcję. Tylko, gdyby nie jeden szczegół, jak to jest w ogóle możliwe? Jak można myśleć cały czas tylko o tym, co jest czyste, co jest chwalebne? Czy jest to w ogóle możliwe? Dlatego, że kiedy niektórzy z was tutaj siedzą, już jesteście na plaży w swoich głowach, już gotujecie czwarty obiad, jecie deser, kłócicie się z swoją żoną po raz czwarty. Tak wiele rzeczy się dzieje w naszych głowach. Jak można myśleć tylko o tym, co jest czyste, co jest chwalebne? Bardzo prosta instrukcja, słuchajcie. Potrzebujesz właściwej diety. Potrzebujesz właściwej diety. Twój umysł musi jeść. Twój umysł jest, słuchajcie, wiecznie głodny. Mój umysł jest wiecznie głodny. Każdego dnia jesteśmy bombardowani tak wielką ilością informacji. Naukowcy przeliczyli to, mówią, że to jest mniej więcej 34 gigabajty danych. To jest tak, jakbyś musiał wysłuchać 100 000 słów.
w ciągu jednego dnia. Taka ilość informacji dociera do nas zewsząd. Nasz umysł cały czas coś pożera. I wiecie, co karmi nasz umysł? Chcecie wiedzieć? Po pierwsze obraz, czyli to, na co patrzę. To, na co patrzę, karmi mój umysł. Wiecie, telewizja, internet, to są takie proste rzeczy. Wiecie, dzisiaj spędzamy mniej więcej średnio każdy z nas ponad 2 godziny w tych urządzeniach. Ja myślę, że spędzam z 4-6. Tak pewnie twierdzi moja żona. Ale średnio spędzamy tyle czasu, pochłaniając informacje. To wszystko przechodzi do nas. Dźwięk. To jest druga rzecz, która karmi mój umysł. Jak wielu z was wie, że kiedy ja teraz mówię, to słyszę sam siebie. Gdybym nie słyszał, nie mógłbym mówić. Oczywiste to jest. Kiedy słuchasz swojego własnego głosu, który mówi o tobie, o samym sobie. Jeżeli mówisz, jestem beznadziejny, nic nie potrafię, nie widzę żadnych możliwości. Jest idealnie powiedziane w Rzymian 10:17, że wiara jest ze słuchania. To oznacza, że jeżeli nawet słuchasz swojego głosu, to po jakimś czasie zaczynasz w niego wierzyć. I to karmi twój umysł. Więc teraz słuchajcie, praktycznie już lądujemy, więc powiem wam bardzo ważną rzecz, która ja powiedziałem sobie, że to jest superfood. Superfood numer jeden, twój i mój, dla mnie dostępny, jest tu. To jest twój i mój superfood, który powinien odżywiać twój umysł. Wiecie, Biblia nie została nam dana do tego, żebyśmy walczyli na fragmenty z ludźmi, żebyśmy im pokazywali, a w mojej Biblii jest napisane tak, a w twojej tak, a w mojej inaczej. Co ty wiesz o swojej Biblii? Nic nie wiem o twojej Biblii i tak dalej, i tak dalej. Biblia nie została nam dana po to, żebyśmy uczyli się po prostu na pamięć fragmentów, żebyśmy mogli zaskoczyć wszystkich. Ja może znam jeden, mógłbym was teraz zaskoczyć. Może ktoś z was zna dwa, jest lepszy ode mnie. Jakie to ma znaczenie? Bóg dał nam swoje słowo i jest napisane, nie każdym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Więc gdzie jest to słowo? Ono jest tutaj. Bóg zostawił nam tą instrukcję, ona leży przede mną, leży w moim telefonie, jest u mnie w domu. I teraz dlaczego powinniśmy w ogóle korzystać z tego niezwykłego pożywienia, które Bóg nam dał? Zobaczcie, co jest napisane w Jozuego 1:8. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej w dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co jest w niej napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Niezwykły fragment. Niezwykły fragment, który opisuje, co będzie z twoim życiem, jeżeli zastosujesz rzeczy i informacje, które są tutaj, dostępne dla każdego. I wiecie, gdy zaczniesz wypełniać się Bożym Słowem, co się wyjątkowego wydarzy? Po pierwsze, zobaczysz nowy obraz. Zobaczysz nowy obraz rzeczywistości. To jest niezwykłe, że kiedy otworzysz Słowo i zobaczysz, jak Bóg mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Jego ranami jestem uleczony. Wow. Nie jestem niewolnikiem, nie jestem potępiony. Kiedy zaczniesz czytać o sobie samym w tym słowie i zaczniesz się karmić, zobaczysz nowy obraz, zaczniesz nagle widzieć swoją przyszłość zupełnie inaczej. Wtedy twój umysł zacznie zamiast wertować i non-stop analizować, co wyszło nie tak, dlaczego nam nie wyszło wtedy, dlaczego doszło do takiej tragedii, jak to się stało, że doszło do takiego wypadku i on zginął i tak dalej, i tak dalej. Nagle zobaczysz zupełnie nową przyszłość. Twój umysł pobudzi się do użycia wyobraźni w zupełnie nowy sposób. Nie jest żadna dziwna psychologia. Bóg daje nam to. Bóg daje nam swoje słowo. Co się wydarzy również? Wydasz z siebie nowy dźwięk. Wydasz z siebie nowy dźwięk. Kiedy będziesz widział, że rzeczywistość może być inna, nie będziesz mógł się powstrzymać, żeby o niej opowiadać. Przestaniesz narzekać? Przestaniesz obwiniać innych ludzi? Nagle zobaczysz zwycięstwo. Zobaczysz zwycięstwo i zaczniesz mówić dobrze do siebie samego. Wiecie, kiedy ja przez wiele lat nie widziałem siebie jako osoby, która wiele potrafi, czułem, że jestem wiecznie znudzony, nigdy nie zainteresowany, mało odpowiedzialny,
Ale zobaczyłem obraz w Słowie, który mówi zupełnie co innego, że ja wybrałem Ciebie i ja powołałem Cię. Że ja mam dobre myśli o Tobie. I to mówi Bóg w tym Słowie. Kiedy ja zacząłem to czytać, nagle zobaczyłem inny obraz. Myślę sobie, naprawdę? To jest ten obraz? To jest to, kim ja mogę być w tym życiu? To jest ta rzeczywistość, do której Ty powołałeś mnie? Tak. Więc wtedy ja, co robiłem? I co robię do tej pory? Mówię do siebie. Mówię do siebie. Staję przed lustrem. Muszę powiedzieć, Ty jesteś zwycięzcą. Znaczy, jeśli tu byłoby lustro. Przydałoby się lustro. Jest lustro. Ty jesteś zwycięzcą. Ty jesteś zwycięzcą i Ty jesteś tym, który jest powołany. Powiedzie Ci się. Wszystko, co zaplanowałeś, powiedzie się w Twoim życiu. To jest napisane w tym Słowie. Ja to mówię, wyciągam fragment, który Duch Święty mówi do mnie i mówię do siebie samego. Mówię go tak długo, aż język mi ścierpnie. Mówię tak długo, aż już nie mogę, bo zaschnie mi w mojej twarzy. Mówię to po to, żebym usłyszał swój głos na tyle wyraźnie, żebym w niego uwierzył. Więc każda zmiana w życiu, to co ja przynajmniej zauważyłem, rozpoczyna się od naszej zmiany w umyśle, od naszej zmiany w głowie. I to ty i ja jesteśmy odpowiedzialni za środowisko rozwoju dla naszego umysłu. Jesteś odpowiedzialny za środowisko rozwoju, ale za środowisko również i klęski dla swojego umysłu. Dlatego, że co jest ciekawe, Bóg nie zamknie ci oczu. Kiedy będziesz szedł ulicą i zobaczysz ładną dziewczynę, to Bóg nie zamknie ci oczu, nie odwróci ci głowy. Będziesz szedł, widzisz... Nie patrz. Przepraszam. Kiedy będziesz siedział ze swoimi znajomymi, oni zaczną mówić takie żarty, że zwiędną ci uszy, albo będą opisywać rzeczywistość i tą sferę polityczną i tak dalej, Bóg nie przyjdzie do ciebie i nie zrobi tak. Ty będziesz musiał to zrobić. To jest twoja odpowiedzialność. Środowisko, w którym jesteś, którym się otaczasz, jest twoją odpowiedzialnością. Więc co robimy? Bierzemy to słowo i stosujemy jedną ważną zasadę. Wymieniamy nasze stare myśli nowymi myślami. Stare myśli wymieniamy nowymi myślami. Na tym to polega. Bierzesz tą nową myśl i zaczynasz po prostu wbijać ją w siebie. Każdego dnia. Każdego dnia wbijasz po prostu tą myśl w siebie. Dlatego, że tu jest zastosowana taka jedna ważna zasada. Jak mamy pozbyć się spokoju ciemności? Czy możesz złapać ciemność i po prostu przegonić ją, wyprzeć ją w jakiś sposób? Nie. Potrzebujesz zapalić światło. Tak samo jest z naszymi myślami. Żeby pozbyć się negatywnych myśli o samym sobie, musisz dostarczyć trochę pozytywnych myśli o samym sobie. Skąd je wziąć? Stąd. To jest twoje narzędzie do zwyciężania w życiu w każdej sytuacji. Dosłownie w każdej sytuacji. W przypadku tragicznych sytuacji, najtrudniejszych, w jakich się znajdujesz i będziesz. Więc takie praktyczne kroki, które ja pomyślałem sobie, że mogą wam się przydać, które ja stosuję. Po pierwsze, zacznij dzisiaj. Zacznij dzisiaj, dlatego że jutro może już ci się po prostu nie chcieć, zapomnisz, może w tej chwili jeszcze czujesz, że możesz, więc chwyć to słowo i spróbuj. Po drugie, wyznacz sobie osiągany cel. Niektórzy mówią, okej, od jutra to ja będę czytał godzinę dziennie, godzinę. Okej, ja wiecie, próbowałem w ten sposób. Będę przez 4 godziny... non-stop, nie jesteś w stanie, więc wyznacz sobie cel, który jesteś w stanie osiągnąć. Jeżeli to jest 10 minut, jeżeli potrafisz najeść się w 5-10 minut, okej, wystarczy ci tyle. Kiedy zrobisz to raz, drugi, to trzeciego dnia będziesz już pamiętał, że udało ci się 2 razy. Więc 4. dnia będziesz pamiętał, że udało ci się 3 razy. To znaczy, że możesz spróbować kolejny raz. Więc wyznacz sobie osiągalny cel. Po drugie, nie bądź sam. Nie bądź sam. Dlatego Bóg nas umieszcza w kościele, w różnego rodzaju społecznościach właśnie po to, że kiedy przechodzimy przemianę naszego umysłu, to nie jesteśmy sami. Powiedz o tym komuś, kto przeszedł już jakąś drogę, że ty chcesz również wyruszyć w drogę przemiany swojego życia. Wtedy, kiedy będziesz miał słabe dni, taka osoba zadzwoni do ciebie i powie ci, hej, nie poddawaj się. Hej, będzie ciężko, ale ty się nie poddawaj. Dlatego nie możesz być sam. Jeżeli jesteś sam, to jesteś zdany na
na średni koniec prędzej czy później. Po drugie, albo może i czwarte, daj sobie czas. Tak jak wam powiedziałem, lata kształtują nas. Ja do dzisiaj odkręcam wiele rzeczy, które przez przypadek doszły do mojej głowy. Czasami pojawia się myśl, a co ty tam wiesz? Siedź cicho, nic nie mów. Wraca do mnie moja stara myśl i wtedy myślę sobie, albo pójdę tą myślą i uruchomię cały znany obszar mi, który znałem do tej pory i zasypię się negatywnymi myślami o samym sobie. Nic nie potrafię, jestem gruby, jestem za wysoki, mam za mało włosów. Faktycznie, nie nadaje się, w ogóle się nie nadaje. Jeżeli pójdę tym tropem, już jest po mnie. Ale jeżeli chwycę się tej nowej myśli, którą Bóg umieszcza, która jest dostępna dla mnie, która leży przede mną, jeżeli uchwycę się jej, to moje życie może wyglądać zupełnie inaczej. I zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. To jest droga, to jest proces, to jest niesamowity proces przemiany. Bez względu na to, ile masz dzisiaj lat, możesz wyruszyć w ten niezwykły proces, tą niezwykłą podróż i zobaczyć, gdzie Bóg doprowadzi cię, dlatego że On ma dobre myśli o nas. Ale skąd my mamy wiedzieć, jakie są te myśli? Skąd wiedzieć, które to są te dobre myśli od Niego? Właśnie stąd. On nie zostawił nas bez swojej instrukcji. Dał nam Ducha Świętego i dał nam swoje słowo.